18 kwietnia bieżącego roku, więc w Wielki Piątek, w murach diecezjalnego muzeum we Włocławku został zarejestrowany wywiad z panem Szymonem Marciniakiem, włocławianinem, kontrabasistą. Wywiad został przeprowadzony przez księdza dyrektora Muzeum Diecezjalnego, księdza profesora Piotra Sierzchały. Bardzo serdecznie zapraszam na wysłuchanie tej konwersacji. Za około miesiąc, czyli 31 maja, odbędzie się koncert tutaj w Muzeum Diecezjalnym, na który bardzo, bardzo z wielką radością Państwa zapraszam wszystkich. Wykonam tutaj recital po kilku latach nieobecności w Włocławku, ponieważ pochodzę z Włocławka, skończyłem tutaj szkołę muzyczną. Występowałem również w latach późniejszych tutaj kilkakrotnie. Natomiast ten recital jest bardzo szczególny dla mnie. Wystąpię ze znakomitym gościem, pianistą rodem z Argentyny, mieszkającym na stałe w Rostocku, który nazywa się Emilio Peroni. I wykonam z nim mieszany program, będzie trochę klasyki, będzie trochę utworów mniej klasycznych, będzie kilka niespodzianek, nie będę tutaj zdradzał szczegółów, również nawet w programie wydrukowanym nie pojawią się utwory, ponieważ zreferuję je osobiście, także tym bardziej chcę Państwa zaprosić i będzie po prostu dużo niespodzianek. Koncert właściwie majowy, całość projektu, czy też pomysł zorganizowania tego recitalu jest formą podziękowania dla firmy Anvil, która, tak jak ksiądz mówi, wspierała mnie w latach jeszcze tutaj, kiedy chodziłem do szkoły muzycznej. Byłem uczniem, za pośrednictwem, czy przy pomocy, przy wsparciu finansowym firmy Anvil wówczas uzyskałem swój pierwszy profesjonalny instrument, na którym mogłem grać, na którym grałem przez wiele lat właściwie. I ten koncert jest formą podziękowania dla wsparcia Anvilu. I tu w tym miejscu chciałem też podziękować od siebie za i niegdysiejszą i pomoc Anvilu, i pomoc w zorganizowaniu tego koncertu. W szczególności panu prezesowi Krzysztofowi Wasielewskiemu. Przy okazji również, ponieważ bardzo ucieszyła mnie wiadomość, że Anvil stara się również tutaj wskrzesić fundację we Włocławku, która miałaby aktywizować życie mieszkańców tego miasta, fundację kulturalną, także jest to bardzo piękna inicjatywa. Gratuluję Anvilowi takich zamiarów i życzę jak najwięcej powodzenia, aby plan się udał, aby ta misja się zrealizowała. Czuję, że fakt, że w pewnym sensie życie swoje jako muzyka poświęciłem temu instrumentowi, jest misją, którą manifestuje właściwie to, co ksiądz mówi, że kontrabas jest tym instrumentem nie tylko solowym, bo wydaje mi się, że patrząc dzisiaj na świat i ilu kontrabasistów grających na tym instrumencie na bardzo wysokim poziomie jest, również przez rozwój mediów można bardzo łatwo dzisiaj do tego dotrzeć. Przeszliśmy już przez etap udowadniania, że ten instrument jest instrumentem solowym, natomiast co cieszy mnie, że jest coraz bardziej ciekawy repertuar grany na tym instrumencie. Także słowa zachęty, myślę, że to będzie bardzo ciekawy recital nie tylko w wymiarach kontrabasu, ale w ogóle muzycznym, dlatego że dla każdego znajdzie się coś ciekawego. Będzie i muzyka romantyczna, będzie i muzyka lekko jazzująca, chociaż wiadomo, że kontrabas bardzo łatwo, jeżeli nie klasyczny, to kojarzy się z jazzem. Ja bym tego nie oddzielał, ani dosłownie nie traktował, ale będą elementy różnej muzyki. Nie chcę za dużo zdradzać też, bo nie będzie niespodzianek, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie, także zachęcam gorąco. Przez ostatnich 6 lat pracowałem jako prowadzący grupę kontrabasów, czyli pierwszy solo kontrabasista Haskiej Filharmonii w Hadze w Holandii. Orkiestra, która, był to mój dom również, tam mieszkałem i orkiestra, która dała mi bardzo, bardzo dużo doświadczenia. Miałem przyjemność ich współpracować w tym okresie, a również nadal kontynuuję współpracę z orkiestrami zarówno w Anglii, w Niemczech, w Holandii również i symfonicznymi, i kameralnymi. Jest to współpraca zarówno
jako muzyk w tym momencie orkiestrowy, natomiast dane mi było grać z kilkoma orkiestrami na świecie jako solista. No, oczywiście te dwa doświadczenia są zupełnie inne. Również tutaj to, co zaprezentujemy, nie będzie to kontrabas na tle orkiestry, ale raczej w bardziej kameralnym tle. No, całość recitalu kontrabas plus fortepian, ale w bardzo zróżnicowanym repertuarze za to. Tu pan Szymon wspomniał o instrumencie, jakim jest fortepian, który Muzeum Diecezjalne też dysponuje podobno dobrym instrumentem, bowiem koncert odbędzie się na nowej sali Muzeum Diecezjalnego we Wrocławku. A skoro już mówimy o fortepianie, to proszę kilka zdań powiedzieć o osobie Emilio. Tak, jest to pianista pochodzący z Argentyny, który przez ostatnie lata swojego życia mieszka w Rostocku, jest tam wykładowcą na Akademii Muzycznej, Wyższej Szkole Muzycznej. My się poznaliśmy przez różne imprezy, z reguły związane z kontrabasem. Graliśmy kilka koncertów wspólnie, no i szukałem teraz na ten konkretny recital osoby, która jest jakby obeznana nie tylko z klasycznym nurtem pianistyki, czyli Chopin, wiadomo, to co nam się kojarzy z repertuarem stricte klasycznym, Chopin, czy Brahms, czy Mozart, czy Liszt, czy to, co wszyscy pianiści muszą grać w swoim życiu, ale również osoby, która ma taki, że tak powiem, dryk do bardziej rozrywkowej muzyki, czy muzyki, która takie elementy posiada, gdzie no, musi być to poczucie rytmu czy frazowania troszkę inne. A ponieważ wiem, że Emilio jako rodowity Argentyńczyk poza byciem tym klasycznym pianistą interesuje się jednocześnie tangiem argentyńskim Piazzolli, który no, w końcu pochodzi z jego kraju. Grywał i gra w rozmaitych zespołach specjalizujących się w tym gatunku tanga. Także wiedziałem, że on się w tym odnajdzie i nie zawiodłem się. Myślę, że Państwo się też nie zawiodą, bo jeszcze raz, tak jak powiedziałem, program jest bardzo zróżnicowany stylistycznie i no, uważam, że znaczy bardzo, bardzo się cieszę, że miał on czas i był zainteresowany i będzie mi tutaj towarzyszył na tych występach. Instrument, na którym grał, został wykonany przez francuskiego lutnika, który nazywał się Charles Quenoual. Pochodził z Paryża i pochodził ze szkoły lutniczej francuskiej, jeszcze wcześniej stworzonej, jeszcze w XIX wieku, Mirecourt. Natomiast instrument powstał w roku 1945, więc nie jest prastary, natomiast nie jest już nowym instrumentem. Smyczek, którym gram, też jest no, specyficzny, wykonany według moich własnych życzeń i potrzeb. Zrobiony przez żyjącego i działającego w Paryżu, też przypadkiem się składa, Francuza, Boris Fritsch się nazywa, i smyczek jest w formie no, niestandardowej, takiej jak smyczek współczesny. Jest w nieco innym kształcie, ma specyficzne walory dźwiękowe, które mi odpowiadają, pasują również do instrumentu, na którym gram. Chociaż przy tym wszystkim powiem, że jako muzyk w tej chwili dużo podróżujący mam w ogóle styczność i możliwość, ale i konieczność czasami ze względów czysto logistycznych grania na rozmaitych instrumentach, w rozmaitych formach, kiedy moja funkcja czasami jest solowa, czasami bardziej jako muzyk zespołowy. I powiem szczerze, że im więcej gram na różnych instrumentach, tym z jednej strony bardziej doceniam wartość własnego instrumentu, ale również wartość tego, co muzyk jest w stanie wydobyć z jakiegokolwiek instrumentu. I tak naprawdę uważam, że instrument jest narzędziem pomocniczym, natomiast nie decydującym o jakości no, tego, co usłyszymy. I można się o tym przekonać właściwie na własnych doświadczeniach, ale słuchając też innych ludzi, na jakimkolwiek instrumencie, czy jest to pianista, czy jest to skrzypek, czy kontrabasista, czy ktokolwiek inny. Chciałem przy okazji podziękować serdecznie firmie Anvil S.A. za organizację, za pomoc w organizacji tego koncertu majowego, jak również za pomoc niegdysiejszą, którą utrzymywałem jako uczeń szkoły muzycznej we Wrocławku. W szczególności podziękowania dla pana prezesa Krzysztofa Wasilewskiego,
Przy okazji również chciałem pogratulować Anwilowi bardzo pięknej inicjatywy stworzenia Fundacji Kulturalnej dla miasta Włocławka, której celem ma być aktywizowanie tutaj życia mieszkańców. Trzymam kciuki za ten projekt i gratuluję takiej inicjatywy. Ponadto chciałem podziękować również i księdzu Piotrowi Sieszchale za pomoc w skoordynowaniu wszelkich działań organizacyjnych zmierzających do obu koncertów i gościnność i zainteresowanie naszym recitalem. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16 we Włocławskiej Katedrze będzie miał miejsce koncert chóru Gospel z Konina, na który bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Włocławka zapraszamy. Wstęp na ten koncert jest wolny. Następnego zaś dnia, czyli w poniedziałek o godzinie 19, kolejny z cyklów koncertów organowych w naszej katedrze. Ten występ będzie wykonywał pan profesor Piotr Rojek z Wrocławia. Wstęp także jest wolny, serdecznie zapraszamy. Zaś 29 maja będzie miała miejsce ceremonia powitania w naszej Katedrze Włocławskiej Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Tego dnia będzie miało miejsce czuwanie wraz ze wszystkimi zgromadzeniami zakonnymi, męskimi i żeńskimi naszego biskupiego miasta. O godzinie 18.30 będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego naszej diecezji, biskupa Stanisława Gębickiego. Po niej będzie miał miejsce czuwanie, adoracja krzyża oraz apel jasnogórski. Kolejnego zaś dnia, czyli 30 maja, dla naszej diecezji będzie to bardzo ważna data, ponieważ tego dnia żegnamy krzyż oraz ikonę Światowych Dni Młodzieży. O godzinie 18.30 ksiądz biskup ordynariusz będzie sprawował mszę świętą, na którą wszystkich mieszkańców Włocławka bardzo gorąco zapraszamy. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które ja mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Cały okres wielkanocny to szczególny czas, w którym zmartwychwstały, uwielbiony Chrystus objawia się swoim najbliższym uczniom, niewiastom i tym, którzy towarzyszyli mu w jego ziemskiej drodze. Fakt przyjścia Boga na świat, fakt jego śmierci, męki i zmartwychwstania jest szczególnym momentem dla nas, chrześcijan, ponieważ uświadamiamy sobie, że nieogarniony, niedościgniony ludzkim umysłem Bóg
objawił się właśnie w swoim jedynym synu. Bo właśnie przez fakt jego przyjścia Bóg ukazał człowiekowi swoje ludzkie oblicze. Święty Tomasz, pytając Pana Jezusa: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? My także, doświadczając śmierci, ludzkiego przemijania, kiedy żyjemy w czasoprzestrzeni, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, kiedy na pogrzebie kogoś bardzo bliskiego spotykamy się tylko ze łzami, wtedy właśnie zadajemy Jezusowi pytanie. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Panie, nie wiemy, dokąd odszedł nasz bliski. I Chrystus jest odpowiedzią na to pytanie. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Chrystus jest sensem naszego chrześcijańskiego życia, jest jego celem. I drugie pytanie, które skierował do Jezusa święty Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus w odpowiedzi mówi: tak długo jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi i Ojca, Ojca czyniącego. Dlatego też Chrystus jest nie tylko zmartwychwstaniem, nie tylko celem naszego życia, ale jest także tym, który objawia nam niegdyś niewidzialnego, nieogarnionego Boga Ojca.